16 stycznia 42. K dał mi dziś 100 dolarów do sprzedania, których sam nie mógł sprzedać, bo są to dolary starej emisji, tak zwane wielkie. Postanowiłem spróbować, czy Mr. Joseph ich nie kupi i pod wieczór zapadłem w gąszcz uliczek Rue des Francs Bourgeois. Wszedłem ostrożnie do bistra i szepnąłem patronce: Monsieur Joseph. Chwilę przypatrywała mi się uważnie i kiedy mój fantazyjny strój paryskiego lustig natchnął ją ufnością, pochyliła się i raczej wargami niż głosem odpowiedziała krótko i dosadnie: Ile pensy? Zrozumiałem od razu i szybko wyszedłem. Zamknęli go. Ile pensy? Doskonałe i obrazowe określenie, fachowe w tym demi-argot ciemnych sprawek. Coś w rodzaju pieszczotliwego, on został uszczknięty, uszczknęli go, jak źdźbło trawy dziubem kaczki. Wobec tego zajechałem do antykwarni pana Zygmusia. Było już ciemno i prawie po omacku trafiłem do drzwi sklepu. Wszedłem cicho. Pan Zygmuś siedział przy stole oświetlonym jakąś fantazyjną lampą naftową, przerobioną domowym sposobem na elektryczną, i z wysiłkiem wkładał bucik. Na stole stała wielka butla kwasu solnego. Mały, czarny kotek siedział na półce nad stołem i bawił się wahadłem przy empirowym zegarze, który stanął prawdopodobnie na ostatniej godzinie tej epoki i więcej nie ruszył. Pan Zygmuś spał. Kotek trącał łapką wahadło obijające się z cichym dźwiękiem o złote kolumienki. — Dobry wieczór, panie Zygmusiu. Pan się chce truć kwasem? — A, dobry wieczór. Cześć. — Panie, nie ma nic lepszego na nagniotki jak kwas solny. Właśnie sobie tego tu, właśnie. Kwasem, cholera, z tym butem. Język mu się plącze, wszystkie ly wymawia w nieskończoność. Najłatwiejsza do wymówienia litera w mocnym gazie. Widzę, że jak zwykle zalany, a nawet bardziej niż zwykle. Coś pan dzisiaj nie w formie, powiadam. Panie, jestem pijany w zupę. Dali mi dzisiaj rady. Pff, panie. I tu wznosi palec do góry. Jak ja się upiłem 17 września 1901 roku, tak od tego czasu, pan rozumie. Cholera, z tym butem. Pff. Kotek, korzystając z wielkiej przestrzeni zagiętych pleców pana Zygmusia, zeskoczył mu na kark i rozpoczął dzikie harce z frędzlami odrzuconego w tył szalika. A proszę! Psia krew! I bezradnie ogania się. Zdjąłem kota i usadziłem go sobie na kolanach w moim kapeluszu. Panie Zygmuś, chciałbym sprzedać większą ilość dolarów. Może pan coś tego daje po 140, ale to wielkie. Poaż pan to, cholera. Pijany jestem. Przyjechał taki magnat, panie, to magnat. Polak, świniarz z prowincji. To panie, koniaczek, winko, likierek, brzdęk i masz pan. A teraz pije wisi. Przy słowie wisi bardzo mocno mu się czknęło i brzmiało to jak wi, a potem długie sz, uchodzące wraz z gazem z głębin żołądka, długo i sycząco. Poważ pan te dolary. Wyciągam dwie sztuki po pięć. Rozłożył na stole, pogładził je palcami, kiwając się na krześle i oglądał uważnie. Zdawało się, że jego oczy pływały w oczodołach, nieumocowane żadnym nerwem. Lewe przewracało się, fikało koziołki i tańczyło. Prawe uciekało gdzieś w zewnętrzny kąt i tkwiło nieruchome, przyczajone, jakby chciało wyskoczyć i rzucić się na pięciodolarówkę. — Szeo się pan śmieje! — Dobre obrazki! —
Można puścić. Ma pan czas, to poczekaj pan. Zrobi się. Dałem mu całą paczkę. Panie Zygmuś, może lepiej jutro pan coś dzisiaj nie tego. A skąd pan wiesz, że jutro by lepiej? Dawaj pan. To cholera, magnat, Polak, świniarz z prowincji. 1000 franków, brzęk i pijany jestem. Ale pan wie, zaufanie pan może mieć. Pff. Zdjął kapelusz, wywinął wewnętrzny pasek skórki, podniósł podszewkę i zaczął upychać kapelusz dolarami, wsuwając je pomiędzy podszewkę i filc. Przy tym wszystkim puszczał oczy w tak dziki taniec, że mimo woli odczuwałem w głowie ból i musiałem się powstrzymać, aby samemu nie zezować. Panie Zygmuś, co pan wyprawiasz z tymi oczami? Jakbyś pan był pijany przez 40 lat bez przerwy, to by się panu wszystko obluzowało. Au revoir! Nałożył kapelusz, zamaszyście zarzucił biały szalik, wziął laseczkę z gałką i wyszedł chwiejnym krokiem. Z kuchni wyszła jego opiekunka, francuska, i zaczęła zabawiać mnie rozmową, jako że już poznaliśmy się dawniej. Mówiliśmy najpierw o wojnie, potem o jedzeniu, a w końcu o panu Zygmusiu. Ci Polacy spod zaboru rosyjskiego, du côté de Varsovie, to wszyscy tacy, powiada. Co zarobi, to wyda. Bawi się, używa. On już chyba 2 razy bankrutował. Mógłby mieć wielki majątek, ale co mu tłumaczyć? Już tak 30 lat się z nim męczę. Poczęstowała mnie białym winem i chlebem z serem. Wspomina zeszłą wojnę, Niemców. Wojna zaskoczyła ją wtedy na pograniczu belgijsko-luksemburskim. Mówi z dziwną godnością, z tą kulturą kobiety prostej, która dużo przeszła i dużo widziała. Rozmawiam z nią z przyjemnością o wszystkich tajnikach handlu antykwarskiego. Opowiada mi, że teraz w sklepie nie mają nic, bo nie chcą sprzedawać. Wszystkie cenne i wartościowe rzeczy przechowują w domu. Kiedy znowu przyjadą do Paryża Anglicy i Amerykanie, powiada z tęsknotą w głosie. Po 1,5 godziny zjawił się z powrotem pan Zygmuś. Sprzedałem po 135. Spodziewałem się. Zarobił 500 franków. Byłem zaskoczony, bo nikt tych wielkich dolarów nie chciał kupić, a ten uwinął się błyskawicznie. Odliczył mi 13,5 tysiąca franków. K będzie jeszcze bardziej zdziwiony. Dawali mu maksimum 85. Pożegnałem się i wpadłem z powrotem w ciemną studnię pokręconych uliczek. Zrewanżowałem się K. Doskonale. May 17, 1942. Tadzio zdecydował się wyjechać wcześniej i resztę urlopu spędzić w Warszawie. Wydał wszystkie pieniądze, nakupił mnóstwo rzeczy i po tygodniu pobytu Paryż mu się znudził. Jędruś, żebyś wiedział, ten Paryż to czysta kostnica w porównaniu z Warszawą. Od razu z rana pojechałem do niego pomóc mu w pakowaniu. Potem zadzwoniłem do biura, zapytując, czy muszę przyjść, bo mi się nie chciało. Ale K powiedział mi, że wczoraj wieczorem aresztowali w prefekturze naszego najmłodszego baranka, 23-letniego Anatola, i że trzeba pojechać, aby go stamtąd wyciągnąć. Prefektura to moja specjalność. Anatol został aresztowany, bo miał wydrapaną w swojej carte d'identité datę urodzenia. Wsiadłem na rower i pojechałem do prefektury. Poszedłem od razu do urzędnika, który załatwia przedłużanie kart. Uprzejmy grubas, znam go od dawna, bo już od 2 lat załatwia mi moich Polaków. Pytam go Anatolka. Głupia historia. Przy przedłużaniu karty grubas zauważył, że Anatol ma wydrapany rok urodzenia. Zamiast 1918 wstawił sobie 1919, odmłodził się rok. Grubas nie mógł zrozumieć, po co Anatol to zrobił. Il n'est pas une femme, et puis les femmes, quand elles font ça, elles ne se contentent pas avec une année. Wysłał go do domu po paszport, chcąc sprawdzić datę urodzenia w paszporcie, bo Anatol zapierał się i twierdził, że nic nie wydrapywał.
Anatol wrócił do prefektury z paszportem i tu Grubas konstatuje, że i w paszporcie rok 1918 jest wydrapany i zamieniony na 1919. Tu już zupełnie zgłupiał, ale i tak chciał załagodzić i nie zrobić z tego użytku. Ale dureń Anatol nie tylko bezczelnie się wypierał, ale zaczął się jeszcze po prostu awanturować. Wówczas Grubas wysłał go pod eskortą na piąte piętro do wydziału wydaleń, Éloignement. Jest to taki wydział, w którym odbierają papiery, dają świstek z fotografią, ważne na miesiąc, można się po drodze przesiedzieć, jeśli są jakieś nieregularności. Jednym słowem, gdy ktoś tam wpadnie, to przepadło. Skazany jest na ciągłe kontrole, przychodzenie, stemplowanie i przedłużanie ważności świstka i inne szykany administracyjno-policyjne. Znam jednego z szefów tego wydziału, Monsieur V, i po dłuższym czekaniu udało mi się go dołapać. Zapytany o Anatola, od razu go sobie przypomniał. A, ce jeune garçon, il est de chez vous? Od wczoraj siedzi w areszcie. V nie może zrozumieć, po co on wyskrobywał w karcie datę urodzenia. I znowu, il n'est pas une femme. Znowu to samo. Ten francuski esprit jest jednak bardzo przereklamowany. W sumie zestandaryzowanie. Pyta mnie, co myślę o tym. Ja też nic nie rozumiem, ale proszę go, żeby go wypuścili, że jakoś się to wyjaśni. V obiecał mi wypuścić go dziś wieczorem i nawet bąknął o nierobieniu z tego sprawy. Poprawią mu papiery i zatuszują. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć, ale od razu jadę do kolegów Anatola, uspokoić ich i dowiedzieć się czegoś, bo gubię się w domysłach i nic nie jestem w stanie zrozumieć z tego wydrapywania. Zastaję Staszka i ten mi opowiada, jak to było. Radził Anatolowi, aby zwrócił się do mnie, ale tamten głuptak odpowiedział mu, że nie jest dzieckiem i że sam sobie da radę. No ale po jakiego diabła zmieniał daty urodzenia i skrobał w dokumentach? Nagle przyszło mi do głowy zapytać, czy Anatol nie miał przypadkiem drugiej kartki żywnościowej kogoś, kto wyjechał do Polski. Miał. Jest to kartka kogoś, kto miał bardzo podobne nazwisko, urodził się tego samego dnia i miesiąca co Anatol i tylko o rok później. Przy wymianie kartek na merostwie żądają dowodu osobistego i Anatol wydrapał i w carte d'identité i na kartce żywnościowej, aby się wszystko zgadzało. Zrobiło mi się zimno. Zadrapanie w carte d'identité grożą mu 3 miesiące kryminału. Jeżeli wyjdzie na jaw sprawa kartek żywnościowych, wówczas rok obozu koncentracyjnego i skończą chłopca. Na dzisiaj dosyć. Powiedziałem Staszkowi, żeby Anatol przyszedł do mnie jutro. Wróciłem do domu zmęczony i przemoczony. 3 godziny latania na rowerze wzdłuż i w poprzek Paryża, po ulicach pokrytych rozmokłym śniegiem. Muszę w jakiś sposób wyciągnąć chłopaka. Osiemnastego stycznia 1942 roku. Rano Anatol przyszedł do mnie do hotelu. Wi dotrzymał obietnicy i wypuścili go wczoraj wieczorem, dając mu powołań do prefektury na jutro rano. Źle. Jak zaczną wałkować, to jeszcze się dowałkują. Przede wszystkim zwymyślałem smarkacza, że nie przyszedł do mnie od razu. Dziwne, jak czasem zupełnie nagle odczuwa się, że człowiek posunął się w latach, że jest już innym, że coś tam w głębi uległo znowu jakimś ruchom tektonicznym i nawarstwienia przybrały inną postać. Mając przed sobą tego 23-letniego chłopaka, poczułem ze zdziwieniem moje 29 lat na karku. A jeszcze wczoraj ja miałem 23 lata i tak często wydaje mi się, że nic się nie zmieniłem, że jeszcze ciągle tkwię sobie w tym wieku 20 paru. Teraz spoglądałem na Anatola jak na głupie dziecko. Chwilami nawet wydawało mi się, że to ja, jako 23-letni szczeniak, siedzę tam w fotelu, lżejszy o tych 5 lat tak zwanego doświadczenia, znajomości ludzi, umiejętności refleksji i intuicji, o całą górę życia. Minęło, przeleciało, już pierwsza połowa na ukończeniu. Teraz było mi go żal, że go zwymyślałem. Jeżeli starszy wrzeszczy na młodego, to chyba tylko dlatego, żeby po prostu wrzeszczeć i wywrzeszczeć się. Zwymyślałem go także z bezsilności, bo sam diabeł nie potrafiłby wytłumaczyć, dlaczego on zmienił 918 na 919. Dlaczego? Po co? O kartkach żywnościowych nie można nawet wspomnieć. Chłopak nareszcie pojął, co mu grozi, i jest przerażony. Przeżywałem prawdopodobnie to samo, co przeżywał Vautrin, gdy mu zamknęli Luciana de Rubempré. Jak go z tego mądrze wyciągnąć? Zaciąłem się jak stary Vautrin. Chodziłem po pokoju i myślałem. Chodziłem tak godziny, w końcu wymyśliłem historię zupełnie prawdopodobną i niewinną.
Nauczyłem Anatola całego opowiadania na pamięć. W roku 1940 w czerwcu pracowałem w fabryce amunicji w Brytanii. Cała fabryka miała być ewakuowana do Anglii. Pojechaliśmy do Brestu. W Breście okazało się, że jest już za późno. Ostatnie okręty angielskie odpłynęły. Niemcy byli już blisko. Brest był bombardowany. Dotąd prawda, dalszy ciąg lipa. W ogólnej panice, wśród pogłosek, że pracownicy fabryk amunicji będą traktowani jak żołnierze i brani do niewoli, ogarnął mnie strach. Obawiając się, że listy ze spisem nazwisk pracowników fabryki w Kemperle zostały w fabryce i wpadną w ręce Niemców, postanowiłem zmienić mój stan cywilny na paszporcie. Nazwisko, imię i datę urodzenia. Chcąc spróbować, czy ten desperacki pomysł może się udać, zacząłem wydrapywać rok urodzenia, najpierw zaczynając od dolnego brzuszka ósemki przy 1918. Ale widząc, że wydrapywanie jest bardzo widoczne, dałem spokój. Ponieważ w miejscu dolnego brzuszka ósemki, tam gdzie skrobałem, papier był chropowaty i atrament na pewno byłby zalał, wobec tego, zamiast wpisać na nowo ósemkę, przeciągnąłem od górnego brzuszka cienką kreskę obok chropowatego miejsca, robiąc ósemki dziewiątkę. Niemcy wchodzą do Brestu. Wszystkie pogłoski okazują się najzupełniej fałszywe. Zaczyna się normalne życie. I wówczas, bojąc się, że rok urodzenia w carte d'identité nie jest zgodny z paszportem, co mogło przyczynić się do wielu kłopotów w zetknięciu z administracją francuską i z policją francuską, lekkomyślnie i bez zastanowienia przeprowadziłem taką samą poprawkę w carte d'identité, ażeby i tu, i tam rok urodzenia był jednakowy. Proste i jasne, kartezjańskie i w sam raz dla tych pałogłowców z piątego piętra prefektury. Anatol jest zachwycony. Muszę przyznać, że ja też. Żaden adwokat nie nakłamałby. Przepraszam, ne peux pas corriger la vérité w lepszy sposób. Teraz wszystko zależy od tego, czy im to wyjaśnienie wystarczy, czy też puszczą tę sprawę w tryb administracji i wtedy będzie gorzej. Umawiam się z nim na jutro na prefekturę i teraz już nie opuszczę go ani na krok. Dziewiętnastego stycznia 1942 rok. Cały dzień zmarnowany. Miałem ochotę zastrzelić dwu i wystrzelać wszystkich policjantów. Po przyjściu do prefektury idę wprost do W i wyjaśniam mu wszystko. Cała ta historia trafia mu do przekonania, kiwa głową z politowaniem nad głupotą tego jeune garçon. Ale żeby to załatwić, tak jak należy. Anatol zostanie posłany w towarzystwie jednego z inspektorów policji do Polen referatu niemieckiego oddziału Gestapo, mającego pod kontrolą wszystkich Polaków. Bo należy upewnić się, czy Anatol, zmieniając rok urodzenia, nie chce się ukrywać przed Niemcami. Jeżeli Polen referat odpowie, że Anatol nie jest przez nich poszukiwany, to wszystko będzie w porządku. Jednocześnie wszystko gotowało się we mnie. Gdyby mogli, to wleźliby tym Niemcom do tyłka. Cóż za lojalność, jaka współpraca. Ale nie dałem nic poznać po sobie i z uśmiechem powiadam, a to tam na Avenue Foch 72 kapitan Engelhaupt. W spojrzał na mnie z szacunkiem, obiecał zaraz przydzielić nam agenta, który z Anatolem na Avenue Foch pojedzie. Czekamy pół godziny, nic. Godzinę, nic. To są te chwile, w których dojrzewa we mnie nienawiść do tej całej kochanej Europy i chęć wyjazdu do jakiegokolwiek dzikiego kraju, w którym nie będę musiał czekać i wystawać po urzędach. Wreszcie W wyszedł z wszystkimi papierami Anatola, wręcza mi je i powiada: nie mam w tej chwili żadnego inspektora. Niech pan z nim jedzie. Jak pan to załatwi, to wrócicie. Zbaraniałem. Przede wszystkim strach pchać się samemu bez powodu tylko do towarzystwa, prosto w łapy gestapo, narażać się na pytania i w końcu może nigdy już stamtąd nie wyjść, bo z nimi nic nie wiadomo. Ogarnęło mnie przerażenie.
miałem ochotę zostawić Anatola, puścić to wszystko kantem i niech mi dadzą święty spokój. Nie miałem po co tłumaczyć Żwu, że ja nie chcę tam iść, bo taki bałwan mógłby tylko pomyśleć, że ja mam coś z tymi Niemcami i jeszcze nabrać jakichś podejrzeń. Anatola nie mogłem zostawić. Na samą myśl o wizycie na Avenue Foch zaczął się trząść ze strachu. Bełkotać, że jeżeli ja go opuszczę, to on sam nie wie, co zrobi. W stał z papierami w ręku. Ja mocowałem się ze strachem. W końcu wziąłem papiery i powiedziałem, że pojadę. Nigdy w życiu tak się nie bałem, jak teraz. Nie pokazywałem nic po sobie i Anatol odzyskał trochę odwagi. Jedziemy na Avenue Foch. Szereg wielkich domów, pałacyków i mieszkań, ludzi bogatych, którzy uciekli i nie wrócili tu. Teraz to wszystko jest zarekwirowane przez Niemców. Na Avenue Foch 72 przy wejściu Die Wache siedzi jakiś SS-man, którego pytam o Engelhaupta, nowego kierownika Polenreferatu. Nie ma go. Ma być około 12. SS-man nie mówi słowa po francusku. Rozmawiam z nim po niemiecku. Czekamy. Minęła 12. Zmarzliśmy, chodząc tam i z powrotem po alei. Wreszcie SS-man powiedział mi, żeby przyjść o 3. Strach trochę zelżał. Pojechaliśmy na obiad, a po obiedzie na prefekturę. Miałem nadzieję, że W może odstąpi od swojego projektu, ale ten kazał mi jechać i koniecznie dostać się do Engelhaupta. O Boże, ten sam SS-man siedzi przy wejściu i mówi mi, że Engelhaupta nie ma, ale jest jego zastępca, porucznik Redel. Wyjaśniam, o co chodzi. SS-man telefonuje do Redla. Redel odpowiada, że jego to nic nie obchodzi i że powinniśmy pójść na prefekturę policji. Tłumaczę po raz drugi SS-manowi, że to właśnie prefektura nas tu przysłała. Chodzi o to i o to. Opowiada mu całą historię. Dzwoni jeszcze raz do Redla. Ten po raz drugi nie chce nas widzieć, wysyłając tym razem do wszystkich diabłów. Jestem zachwycony. Pełny otuchy wracamy do prefektury. Mówię W, że Redel nie chce z nim gadać. Niech pan do niego zatelefonuje. A W po prawie pół godziny szukaniu numeru telefonu, którego w końcu nie znalazł, kazał nam przyjść na zajutrz. Pośle z wami inspektora, to będzie musiał przyjąć. Miałem ochotę wziąć go w ramiona i gnieść, tak powoli wsłuchując się w trzask każdego łamanego żebra z osobna. Mały, szczupły, poręczny do duszenia. Jestem tym wszystkim wykończony. O 9 rano spotykam się z Anatolem w prefekturze. Po chwili czekania V daje nam agenta i tym razem jedziemy we trójkę na Avenue Foch. Agent jest typowym fonctionnaire de police francuskim. Umysłowe niedorozwinięcie posunięte do granic ideału. Przyjeżdżamy. W bramie jest już inny SS. Tłumaczę mu, o co chodzi. Agent pokazuje swoje papiery i przymilno głupawie uśmiecha się do Niemca. Ma zupełnie minę murzyna z Afryki Centralnej, bełkocącego po francusku z całym dodatkiem bełkotliwych ruchów. Jestem straszliwie zdenerwowany. Robię w portki po prostu, ale na widok tego agenta mam ochotę wybuchnąć śmiechem. Jeżeli on tak zmaśla się przed podoficerem, to co on będzie wyprawiał wobec oficera? SS telefonuje. Redel odsyła nas na odmianę na Quai d'Orsay, centrale Gestapo. Wore Avenue Foch. Mon agent zupełnie zdurniał, ale na szczęście jest uparty.
SS znowu telefonuje i Redel ma widocznie dosyć, bo ustępuje. SS daje agentowi i Anatolowi przepustkę do wypełnienia. Chce i ja się zabrać do tego, ale SS machnął ręką. Sie brauchen nicht. Czuję się zaszczycony. Jedziemy windą na 5. piętro. Wchodzimy do jakiegoś mieszkania, zamienionego obecnie na biura. Pukamy do pokoju Polen referatu. Wita nas młody porucznik, raczej sympatyczny z wyglądu, ale oczywiście bardzo stram und wichtig. Nie mówi po francusku. Wobec tego przystępuję do rzeczy i opowiadam mu, o co chodzi. Redel uśmiecha się. Po mojej relacji podszedł do szufladki z kartoteką, wyszukał nazwisko Anatola, przeczytał. Niech pan powie, ruchem głowy wskazuje agenta, temu człowiekowi, że Anatol T. jest nam znany. Nie poszukujemy go. W każdym razie to dobrze, że prefektura nas zapytuje, und ich danke der Präfektur dafür. Powtórzyłem agentowi pierwszą część, nic nie mówiąc o uznaniu dla prefektury. Zaczęliby od razu przysyłać tutaj każdego Polaka. Agent ukłonił się, vous comprenez, i zaczyna przymilnie paplać, że chodzi o wyjaśnienie, że oni nie wiedzą. Redel słucha z uśmiechem, kiwa ręką. Schon gut, zwraca się do mnie i pokazując na zielonego Anatola. Warum arbeitet er nicht? Der arme Junge ist lungenkrank. Pole z miejsca. Anatol jest w ogóle chudy i drobny. Teraz wystraszony i zupełnie zielony. Redel spojrzał i pokiwa głową. Und was sind Sie? Wieso können Sie mit ihm? Ich arbeite in Paris. Er ist mein Kamerad. Das ist jung, das ist dumm, patrzy na Anatola. Man muss ihm helfen, er spricht nicht Deutsch. Na ja, also, żegna się. Mnie i Anatolowi podaje rękę, agenta w ogóle nie widzi, choć ten wybija mu pokłony i zaczyna swoje na nowo. Merci, monsieur, parce que vous comprenez. Alors, sortons, sortons. I wyciągam go za rękę w spokoju. Wychodzi tyłem, kłaniając się cały czas i paplając jeszcze od progu. O, je suis jamais, vous avez. Miałbym ochotę zepchnąć go do klatki od windy. Cóż za bydle. Własnemu prezydentowi nie kłaniałby się w ten sposób, bo la dignité des citoyens itd. Ale niemieckiemu porucznikowi wybija wschodnie pokłony. Wielu Francuzów, a szczególnie policjanci, zachowują się wobec Niemców jak dzikus wobec białego sahiba. Za drzwiami odetchnąłem. Było mi przykro o to podanie ręki gestapowcowi, ale obyło się bez pytań, bez wielu pytań, których się bałem. Na Avenue Foch, grubo pokrytej śniegiem, świeżym i białym, było mi tak lekko i wesoło, że musiałem siłą powstrzymywać się, żeby nie wytarzać się w tym śniegu. Wracamy do prefektury, ale ponieważ za pół godziny 12, nikomu nie chce się już rozpoczynać pracy koło Anatola. Venadeżer! Idziemy na Saint-Paul na obiad i o drugiej wracamy. Siadamy przy biurku jakiegoś innego idioty i ten zaczyna dospisywać normalny protokół. Całkiem źle. Dyktuję mu do protokołu całe moje misternie ułożone opowiadanie. Koło 5 kończymy i zabieramy się do wyjścia. Ale urzędnik mnie puszcza, zatrzymując Anatola. Zostaję zatrzymany w areszcie aż do rozprawy sądowej. Rzucam się, szukam pfału, wyszedł. Nic nie pomaga, taki jest przepis. Wpadł. Siadam na rower i jadę do jego kolegów zawiadomić ich, żeby mu zanieśli papierosów i trochę ciepłej rzeczy. Wracam do domu o 8 wieczorem, zachlapany do pasa, przemoczony i zmęczony. Do tego rower goni resztkami sił.